Mordeczki, właśnie przyjechaliśmy do Bayamoto, żeby odebrać nasze części, żeby naprawić w końcu KTM-ika. Jaramy się mocno. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. I co, podoba ci się sklepik? Nie, fajnie tu jest. O, gripper jest. Wszystko jest uporządkowane. Jestem fanem tych siedzeń. Który skarbik kolor wybierasz ze swojego? Chyba ten, no nie? No teraz ten, ale później będę przemieniać okrainę, to chyba bym wzięła czarny. A to by mi się przydało do jazdy. Ej, no! A miałem kiedyś takie z KTM-a. Dave kiedyś chyba coś takiego sobie kupił. Fajne, no nie? No, fajne. Moje ochraniacze. Moim zdaniem to najlepsze. To nawet te czarne. Najwygodniejsze. No, a to są moje starsze, w których kiedyś jeździłem pody. To już jest wyższa półłaska. Ale mega niewygodne moim zdaniem. Ale pewnie bardziej chronią, jak wszystko co niewygodne. Przenieśliśmy się już do warsztatu, jesteśmy tutaj. Musimy zacząć od posprzątania warsztatu i oczywiście zapalenia w kozie. Rozpalamy w piecyku, tak. O kurwa! Aż się pies otwarł! Mordeczki, nie powtarzajcie tego w domu. Skarbik tutaj czyści przed finalną częścią filmiku. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tak jest. Zobaczcie, jaka koziczka piękna. Ostatnio widzieliście jej assembling. Tutaj macie drewienko, pięknie się tu brzuszki, brzuszka z suszy. Proszę was, nie opuszczajcie waszej strefy. To jest nasza strefa, to gdzie mamy. O kurwa! Ale musicie się zamknąć na ten moment. Później już będzie okej. Okay. Tak. Poszło! Okej, dobra. Hejka wszystkim, witam was serdecznie na naszym kanale. I dzisiaj będziemy remontować sprzęgło w moim KTM-ie, ponieważ jest już całkowicie spalone. Oraz, uwaga, w końcu, po wielu, że tak powiem, tygodniach i miesiącach będziemy zakładać handbrake'a do mojego supermoto. Tutaj, proszę was, bardzo mam tarczki sprzęgła, przewód potrzebny do handbrake'a, klamkę oraz pompę, która jest potrzebna tak samo razem z klamką do handbrake'a. I ogólnie zaczniemy sobie od namoczenia tych wszystkich tarczek w oleju. Później przejdziemy do zakładania handbrake'a, żeby jak najdłużej te tarczki były po prostu namoczone w tym oleju. Nie przedłużając, przechodzimy do pracy. Drodzy widzowie, mamy dla was świetną informację, bo po wejściu na stronę bayamoto.pl macie dostęp do wszystkich części, jakich potrzebujecie. Ale polecam wejść z linku w opisie, bo automatycznie zostanie wam przyznany rabat 10% na wszystko. Look at this, jaka strona bayamoto.pl jest super. Szukamy sobie na przykład tej pompy sprzęgła, co Boży montowano Boży do jej motocykla. Dodajemy do naszego koszyka, który już ma 10% rabatu, bo w opisie jest magiczny link. Dodajmy jeszcze zestaw sprzęgła, syk, dodaj do koszyka i teraz najlepsza część. Patrzcie, jakie to szybkie. Wpisujemy numer telefonu, przychodzi wam kod SMS, wpisujemy go, uzupełniamy dane do zamówienia i tutaj kłania się wygoda, którą oferuje strona bayamoto.pl. Tyle płatności, że ciężko się zdecydować. My dzisiaj wybierzemy za pobraniem, ale mamy również Apple Pay, Blika, ogólnie szybkie płatności. I syk, takim sposobem nasze zamówienie jest w trakcie realizacji. Przejmuję teraz inicjatywę, mechanik. Najpierw zamoczymy tarczki w oleju. Tutaj mam przygotowaną butlę. Wytniemy tutaj kwadracik, zalejemy oleju i będzie się moczyć. W międzyczasie, zanim tarczki będą nam się moczyć, zajmiemy się zakładaniem handbrake'a. Tutaj mamy główny mechanizm, który jest nam potrzebny do tego. Jest to taka pompka Magury, jakiś taki Street King. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie widziałem, ale niby ma być dobre. Tutaj mamy baniaczek do tego. Będziemy musieli go połączyć tutaj wężykiem jakimś prawdopodobnie. Tutaj mamy do tego wężyk ze wszystkim. I w sumie co jeszcze? Aha! I tu jeszcze mamy używany zacisk od jakiegoś Kawasaki, ale niby ma być dobry. Polecili nam go słynni stunterzy z Puław, czytaj Spider. Tak to się prezentuje. No zobaczymy, sprawdźmy to w sumie teraz. O, patrzcie. Dziurki się zgadzają, więc za chwilę tutaj sprawdzimy, czy jak nam to pasuje. Bo tu mam instrukcję i tu wszystko jest ładnie narysowane. Tak? No. Ale dobra, to i tak najpierw muszę założyć tarczki. Dobra, bo tutaj mamy tarczki sprzęgła. Jest ich dosyć sporo. My nie wiedziałem, że aż tak dużo. Nie. I patrzcie tu, jedna taczka jest niedokładnie zrobiona. Widzisz to, Bysiu? Tu jest rancik, a tu nie ma. A i zobacz. Zobaczą chłopaki. O tu, widzisz? Patrz jak wystaje ta, no wiem, wykładzina. No. I co teraz?
Nic. Nie wiem, w sumie nic chyba. Pilniczek i... No. Jak widzicie, właśnie zamoczyłem te tarczki. Tego oleju później też użyjemy do silnika, także się nie zmarnuje. Jesteśmy eco-friendly. Chyba możemy się już zabierać za próbę montażu. Dobra, czyli to czego w pierwszej kolejności co, handbrake? Tak, najpierw handbrake, później tarczki, damy im jeszcze... Bo ogólnie te tarczki powinno się w sumie moczyć tak kilka godzin, tak mi się wydaje. Z tego, co tam zalecali różni mechanicy. W sumie my tyle nie będziemy moczyć. No. Czekaj, bo ja sam nie wiem. Patrz. Aha, tu jest to. O. Co? Tak, no patrz, o tu o. Aha, tu. Tu mamy fajnie, mamy nawet wyfrezowane, żeby nam tu się idealnie ułożyło, to widzisz? Patrz, o ten, ten frezik. I będzie nam tu idealnie dolegać. Patrzcie, tak fabrycznie to jest przewidziane. Widzisz, tu jest wężyk, wężykiem jest połączone i tu fajnie nam się to trzyma, więc to w ogóle jest sztywne teraz, więc to jest takie teraz git. Ja w ogóle myślałem, bo widziałem, że ludzie mają normalnie to jakoś na trytytkach przymocowane, żeby tylko było jakoś u góry. A nie wiem, zobaczymy jak to będzie działać. Mam nadzieję, że będzie git. Stawili nas pośród samych. A nie wiem, czy ja sobie z tym poradzę. Wąż jest dosyć długi, jak widzicie, na pewno będzie tam długi. Ale no niestety, nie wiadomo, że nie będziemy go ucinać, tylko gdzieś to jakoś będziemy musieli popuszczać. A może to jest właśnie, a to jest jakby do modelu, czy to jest taki ogólnikowy, taki uniwersalny nie, do wszystkich? To jest jakiś uniwersal, to w ogóle właśnie szkoda, że w sumie w zestawie z pompką nie ma wężyka, no ale oni też w sumie nie mogliby przewidzieć, jakie długie ktoś potrzebuje, bo ktoś mógłby to wziąć do hamulca równie dobrze, który ma przy kierownicy. I w ogóle nie potrzebować tego wężyka. Dobra, wydaje mi się, że najpierw musimy zamontować ten adapter. Do zobaczenia u ciebie na kanale. No, to nie wiem kiedy, bo nic nie ma. Syndrom Madasa. No, na razie. Siema. Dobra, wyciągamy bolec tutaj od klocków. Jeden, drugi nam już tu ładnie wypada. I teraz chyba nam się uda ściągnąć... O dobra, schodzi. Dobra, mamy ściągnięty już ten adapter. Będziemy musieli te bolce przełożyć z drugiego adaptera. Czyli teraz będzie tylko w łapie hamulec? Nie, będą dwa. Patrzcie, właśnie pokażę to. Ten adapter będzie trzymał się tu, na dole. No. Te uchwyty pasują. A ten drugi będzie jakoś tutaj przymocowany. I będą dwa hamulce do jednej tarczy. Okej. Okay. O, tu w sumie... Czekaj, o tu już pasuje, widzisz, bolec? Grubciu, jesteś potrzebny. Grubson, do roboty. Do roboty, kurwa. Dobra, przekładamy bolec, tutaj go wkręcam. Już jesteśmy coraz bliżej niż dalej. Dobra. Dobra. Dobra, wchodź, jest. Patrz. Profesjonalny adapter. Jeszcze tutaj zostały nam blaszki z tamtych... to są blaszki ogólnie do klocków hamulcowych i musimy je teraz przełożyć tu. Tak to było. Tak, no. Dobra, zakładamy. I pasują idealnie. Dobra, tu pamiętajcie, żeby dać smar, żeby to nam dobrze chodziło i się nie zatarło w przyszłości. Masz palce w smara? Mam właśnie trochę, no. O, to będzie lepiej hamowało. Tylko właśnie zarazem problem na naszej ścieżce, bo nie wiem, czy mamy śrubki, żeby ten adapter założyć. Bo widzicie, tu są jakieś gwinciki, a my nie mamy śrubek do niego, więc musimy je, nie wiem, gdzieś znaleźć. Uwaga, tak to będzie chyba miało siedzieć, patrz. Byszard, co ty na to? Czy to jest prestiżne? A ten tu wygląda, wiem, jak naprawdę chyba od jakiegoś dużego ścigacza, no nie? Mamy teraz chwilkę czasu, bo okazało się, że nie mamy takich śrubek, żeby przykręcić ten zacisk. Suchar właśnie pojechał po śrubki, będziemy za chwilę je ogarniać, a w tym czasie musimy rozciągnąć siedzenie, bak, żeby przemyśleć, jak będzie szedł przewód do tego drugiego zacisku. I co? Odkręcamy. Tutaj pamiętajcie zawsze, że tu jest taki prądik do odpięcia. To trzeba wypiąć zawsze, jak się ściąga bak. Ten kolor nie jest bez powodu. Jest on taki, dlatego że ja będę te plastiki zmieniać, całą okleinę, mam już cały projekt i mój motocykl już w przyszłości będzie biało-różowy. Wiem, że wam, chłopakom, może to nie do końca się podobać, ale ja jestem dziewczyną, więc mi się to bardzo, ale to bardzo podoba. Dlatego też ten wężyk jest różowy.
Dobra, wróć, patrz. I bym se kurwa tak jeździły. Na pewno musi to iść grubczyk, mi się wydaje. Tu. Tutaj myślisz? No bo tu idzie jeden. Aha, no. To był tu w polu, to tu. To możemy trochę odgapić, no. Tu, tu. Tu damy pod to, patrz, patrz. Tutaj by ci jedno szło. O, patrz, dwa tak obok siebie. No. No. Kurwa. Nie wiem, jak to stary tu włożyć teraz. Damy jakoś tam. Jakoś tak. Czekaj, tu lepiej chyba pod tymi kablami, żeby wiesz, nie doszło czasem do zębatki. Chcesz to ściągnąć? Nie, w bok trochę jeszcze nie da się. Ja nie wiem, jak to ma być. Właśnie dlatego mi się wydawało, że oni baniaczek dawali gdzie indziej. No, że nikt nie miał tego baniaczka tak, tylko puszczali go gdzieś tutaj na przykład, wiesz. Że w połowie kierownicy na przykład? No, no na przykład gdzieś dalej, bo z baniaczkiem się to nie mieściło. Kombinatoryka jest studiowana. To trzeba odkręcić ten baniak. No to weź to. Wyszard. Ty draniu? Odejmij mi rower. Ma jeszcze ten wyłącznik założony, widzisz? To i potem sprzęgło. Tak, a zobacz jak daleko jeszcze jest od tego wyłącznik. O tu, gdzieś aż praktycznie na zakręcie. W sumie teraz by to miało sens, bo... Teraz chyba nie zahaczało go o ten wężyk. Zobaczymy, co się dzieje. O kurwa. O nie! Pada tą śrubę. Ale nie, ty zakładajmy. Właśnie w tym momencie trzeba podkreślić w filmie. Momenty śmiechu. To się śmiej. Czekaj, jak to było? Śmiej się. No dawaj, nie dam rady się śmieć bardziej na zawołanie. Rób co, no powiedz jakiś żart. Chodź po gminę na tą schodę. Jest to bardzo prymitywne poczucie humoru, które posiadamy wszyscy. No. Ale fajnie był ten wężyk różowy. Szkoda, że to tylko przez chwilkę. To jest tak jak te były te memy, że... A co później się dzieje? Twój filtr powietrza nie zmieniany od kilku miesięcy, patrzy się jak zakładasz kolorowe wężyki tak, na motor. I akurat ten filtr powietrza jest właśnie taki jak z tego memu. Zobacz sobie. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek zmieniłam filtr w tym motorze. Nie, no to tego się nie da. To musi tak być. Spider, czyli ziomek, który nam tutaj pomaga właśnie z tym handbrake'em, tłumaczy, jak mamy to założyć. Jak byliśmy we Francji, to on, mający motocykl już od roku, on wygląda jakby wczoraj wyjechał po prostu z salonu. On go tam przeciera go normalnie przed jazdą, żeby normalnie świecił się jak nie powiem co. Tak jak ma Spider na filmiku. No to... O! Ja pierdolę. Ale... to łazisz. No bo chciałem zobaczyć, czy jest wygodny. Ale mi się gorąco zrobiło. Da się założyć tak, że wszystko się mija. Na milimetry, ale się mija dosłownie. Ej, który to już jest telefon do przyjaciela dzisiaj? Drugi. Czyli... Ja sobie właśnie miałem mówić, że wy może odpalcie k***a live'a, ja tam będę wam komentował. On ma może kierownicę inną, tyle szokiera. Ty masz fajne jaką kierownicę? No, KTM-owską oryginalną, rentala jakiegoś, nie wiem. Chyba. A, czyli zwykłą masz. No, znaczy jest średniówkę, no jak czymś tam to się różni, pójdzie czy nie. Nie, no chyba się nie różni u nas. No popatrz, ale tutaj to jest, musi być dotrznięte tu, nie? Ty, i maksymalnie możesz to dać dotąd. FaceTime. Zaraz zobaczymy jeszcze Spidera na wizji. Proszę go pokazać. To jest nasz przyjaciel, pomocnik. Kurwa, kamerzyści. To musi tu dochodzić dobrze do kiery, nie? No, ale to jak się to dojdzie. Ale trzeba przesunąć. A no. Jak przesuniemy, to już chuj nie zgrywa się tu, zobacz. No ale patrz, Spider, to ma być ten... Musi być na samej granicy. Może no to... być tak, że nie będzie idealnie na prostym, tylko troszeczkę będzie na gięciu, ale i tak ją wtedy możesz skręcić, nie? To bo ta dźwignia ma być tak nisko? Wyżej trochę jeszcze. Tak z tyle? Popatrz... No, najpierw sobie ustaw sprzęgło, tak jak chcesz, żeby mi sprzęgło. A później dopiero handbrake'a, bo ustawiasz tak jakby, nie? Patrz, Spider, tak ma się to mijać tutaj, w tym miejscu? Odpowietrznik ma być nad klamką. Nad? Wtedy nie wciśniesz. Nie wciśniesz, patrz. Jak? Nie zmieniś. Czekaj, chyba że... Ale to musi dać pompę trochę do lewej wtedy. O, widzisz, tak ma być. Tak to się musi mijać. No to git. I tutaj to tu na maksa.
No i co, dawaj tego. Aha, to musimy zakręcić. Tak, gdzie to się zakręca? Ja już nie wiem, co się dzieje. Do roboty. Kurde, trzech gości robi, to co ja to mam jeszcze robić? Słuchaj, dlaczego ty to w ogóle robisz? Co, dlaczego ty to robisz? W sumie to nie wiem. Czemu ja to robię? Nie no, ale dobra, jak już robisz, to co ty robisz? Wiktor nie ma takich śrub i musimy przegwintować na śruby, które mamy. Mhm. Czyli gwintujesz. Tak, jest inny gwint. Mhm. I gwintujesz ręcznie. Tak. Normalnie byś to robił czym? Wiertarką, ale jest bateria rozładowana. Ale przecież masz konia. Ta nie będzie. To jest młot do burzenia ścian. Guys, naprawdę ja już tak długo chciałam mieć tego handbrake'a, ale tak naprawdę dopiero teraz na niego zasługuję, bo już opanowałam hamulec. Nożny. Umiem już coastera, umiem już przycierę. Wiem, że muszę się jej nauczyć dużo bardziej, ponieważ chcę, żeby trwała dużo dłużej i żeby była, wiecie, do samego błotnika. Ale dlatego też potrzebuję mieć uchwyt na tablicę rejestracyjną inny, bo na ten moment taki uchwyt nie pozwala, w sensie taki uchwyt mi nie pozwala przycierać błotnik, bo rozwalę tablicę rejestracyjną, a potrzebuję ją mieć jednak, tak? Policja już mnie kiedyś złapała. Wolę mieć tablicę rejestracyjną jednak. Wyciągam zawleczkę, właśnie wyciągnąłem tym czymś. Wyciągam bolec, żeby pozbyć się starych klocków. Dobra, mamy ściągnięte. Słuchajcie, są te nowe klocki. Tu jakoś tak chyba, o, pasuje. Przykręcałem właśnie tutaj słynny zacisk Tokiko do adaptera. Po przeróbkach już. I zaraz założymy koło i spróbujemy odpowietrzyć tutaj cały układ i sprawdzimy, czy będzie hamować. Gituwa. Mam nadzieję, że będzie, guys. Teraz do lasu tak dziwnie z habekiem. Ale w sumie ogólnie habek jest dobry do lasu. Bo jak na przykład skręcasz w prawo, no nie, to masz hamulec, no nie, jakbyś jechał po jakimś trawerzie. Bo jak skręcasz w lewo, to masz w nodze, no nie, a czasem na przykład jak skręcasz w prawo, to nie masz nogi na hamulcu, no nie, tylnym. I masz tak trochę dangerous. Adapter jest już założony. Cały system hamujący, koło założone, tak to właśnie się prezentuje. Proszę bardzo, możesz mówić. Ta śruba jest za długa i musieliśmy wziąć od bajka i będzie pasować. Idealnie, tak? No, jest dobry wymiar, patrz, widzisz? Ono. Wkręci się tyle, a ta była za długa. I wystawało. I by nie pasowało. Ale ciekawe, o co chodzi, nie? Że może tam jest jakieś podwójne, mocniejsze, może wiesz, pompka, że nalewam wężyki czy coś? Nie wiem. Uwaga, pierwsze nalanie płynu hydraulicznego do zbiorniczka. Będziemy zaczynamy odpowietrzanie i sprawdzimy, czy nasz cały układ będzie działał. O kur... Ale my trzęsie rękami. I to wygląda jak kieliszek. Patrzcie, klikam. I co teraz? Na razie tu odpowietrzamy grubciuch? No. To może ten wężyk dajemy, co? Jak masz? Nie wziąłeś wężyka? O, zapomniałem. Ja mam tylko taki grubciuch. To chujowy. Tak gruby? No. Pamiętajcie, żeby zostawić subika na naszym kanale, bo, ponieważ bardzo nas to motywuje do tworzenia nowych treści dla was! Zanim będzie pluć, to chyba jeszcze chwilę suwarno, nie? No może tak być. Tyle. Nie, już tyle słuchać. To teraz wystarczy. Teraz powinno zasysnąć, a jeszcze czekaj. Już inaczej chodzi. Chyba nie zasysa. Nie, no rzeczywiście to jest warcza, nie jest strzykawką. No najlepiej to jest strzykawką, przecież to strzykawką przepycha i ci przepycha całą układ, no nie? No nie mów tylko wężyka. Zobaczę co. Ale już zszedł chyba płyn troszkę, no nie? Czy mi się wydaje, że no było go więcej? Żeby to wypływało. Mogę ale to sprawdzić. Ale schodzi płyn suchar na dół, bo przecież był podkorek nalany. Aż się prawie wyrywał, jak grubciuk dawał. No nie wiem. No tak. Sprawdzę to. Ouu! Niby habek już jest założony, nie ma jeszcze sprzęgła założonego, to wiemy, bo w końcu jeszcze go nie zrobiliśmy. Ale proszę, proszę zakręcić kołem i zobaczycie, jak działa habek. Zobaczmy. To jego osa. No bardziej zakręć. A spróbuj ruszyć kołem, jak ty trzymasz. Nieźle hamuje, co?
mordeczki, jest już kolejny dzień naszej walki z remontem mojego KTM-ika i dzisiaj zabieramy się za zmianę sprzęgła, zmianę tarczek, które myślę, że już są wyjątkowo dobrze naoliwione po kilku dniach leżenia w oleju. Jak widzicie, tak się prezentuje KTM-ik. Rozumiem, że tam się spuszcza olej, tak? Nie, olej się nie spuszcza. Przechyliłem go dlatego, żeby olej spłynął na drugą stronę, a ja będę mógł wyciągnąć tarczki sprzęgła bez wylewania oleju na podłogę. Nieźle to wykminiłeś, patrzcie tu. Wow! Nie wiem, w sumie nie pamiętam, co jest do końca pod spodem, co trzeba będzie zebrać. Rozbierzemy wszystko, co trzeba, żeby wyciągnąć tarczki. Po kolei je ustawimy, bo z tego, co wiem, to niektóre tarczki są grubsze, niektóre chudsze. Z tego, co widziałem na schemacie, to chyba dwie pierwsze są 1 mm, reszta jest 1,4 i dwie ostatnie znowu są 1 mm. To dopiero sprawdzę, jak będę po kolei wyciągał i będę po kolei je mierzył, żeby na pewno zrobić tak, jak było. Zaczynamy od odkręcenia tej oto pokrywy. Mamy tu 6 śrubek i ta sprężynka, która się tutaj trzyma, ale ona nam razem wyjdzie z deklem, więc nie będziemy jej specjalnie odpinać. Jest ona dosyć gruba ta uszczeleczka, tylko co widzę. Ja niestety nie widzę. Chyba trzeba będzie jednak tę sprężynkę ściągnąć. Możliwe, szkrab z dół. Widzę, że pomoc przyjeżdża. Jest? Tak. O, jest! Proszę, niech się uda. Mamy ściągnięte. Sprężynkę trzeba jeszcze jakoś odpiąć stąd. Dobra. Wow, wow. Dobrze, nie wpadło do silnika. Co tu jest? Mordy! Co tu jest? Hejka, Kamcio. Hejka, suchar. Elo. Szybko podłączyć do motoru. Bo... Czyli szybko zajdzie, nie tak jak z tym. No. Szybko zajdzie, nie tak jak szybko, z handbrake'iem? Tak, no. Szybko, no. Na pewno szybciej niż z tym hamulcem. No właśnie. To tylko te śruby odkręcasz i wyciągasz to całe. To jest dysk. On dociska, tak? Dobrze to rozumie? Tak. Pokaż, nie widzę, żeby się rozkładał. Widzę, ale zajebiście to wygląda. Patrzcie tutaj, widzicie to? No jak wciskasz sprzęgło, to masz rozłączone. No. Puszczasz i jest zakreślenie. Wow! I jedzie. Teraz wam pokażę, jak ten oto motocykl działa przed zmianą sprzęgła, przed całym serwisem, który będziemy robić. Tak więc mamy go na jedynce. Odpalam. Całe sprzęgło było ciśnięte, a on, jak widzieliście, podjechał do przodu. Co to ma być? Patrzcie tutaj. Najpierw sobie odłóż to, może zadać sobie. Ale czekaj, jak jest zostało. Czekaj. No, stop, stop. Ta śrubka. Oddaj to tym, ej. Nie rób grubo. Ale ta śrubka była tu. I tak to potem załóż. Tu ta śrubka tu. No to lepiej to wypilnujcie. To masz, no literki były na dole. Aha, no to dobra. Dobra, ja wiem. Ja wiem, jak tam to położyłem, daj mi to. Nie, tu lepiej. Tu lejki niech zostają. Masz połowę. Połowę? Trzeba kręcić, trzeba będzie. Nie, już jest git. Już całe? O, dobra, zobacz jak to idzie. Tak, 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 tak jest. Tyle? No, chyba tak. Patrzcie tutaj. Trzeba powycierać. O, patrz, tutaj jest suchar. To już jest chyba... Nie. Czy jedna? To jest przekładka. No to daj. I to jest chyba ta mała. Weź to, k***a. Czyli patrz, to najpierw idzie przekładka. Dziwnie, no nie? To było tu. Suchar. Tyle? No. Tyle, no. To tyle, chyba, czy aż. Dobra, przestańcie dobra, przeklinać. Ty też nie ruszaj, bo to też, żeby było tak jest. Patrzcie, jest jak w pitbike'u, takie te bolce. Widzicie? Co się zakrzywia, żeby się nie odpędziło. Widzisz? I kosz ma trochę rowki na ściankę. O, no ma, a to takie to tu. No. Ej, śmieszne, jak ktoś w ogóle coś takiego wymyślił? Bez młota to nie robota. Coś jakby... To idzie, a próbuj to drugie uderzać. No, coś masz, poczekaj. Ogólnie skleiły nam się tarczki sprzęgła. Prawdopodobnie przez to, że... Ale leżały dwa dni w oleju. Leżały kilka dni w oleju w zimie. No. O, właśnie. To jest ten efekt.
Jeszcze jedno. Jeszcze dwie złączone. Ale to będzie równiutkie. Wyklepane młoteczki. No, no to gumowym się nic nie dzieje przecież. No. Skleiły się taczki, patrzcie jak nożykiem idą normalnie. No, za szybko to poszło, no, dobra. Kończę, ale narzekasz, że za łatwo poszło? No co ty? Dobra, jest git. Te są dobrze. Możemy wkładać. No to gitas, dawaj. Ale to nie będzie tak, że to się znowu skleją? Tutaj mamy słynny kryzysometryczny, ustawiamy go na 10 Nm i dokręcamy po kolei sobie śrubki. Znaczy na krzyż. Dobra, na krzyż. To w ogóle... A czego na krzyż? No bo żeby to równo się dało. Ty, ale tu, jak, tu jakbyś dokręcił źle, to no. By podziałało. Jak jeszcze jak masz dysk. No, krzyżowałbyś mu na przykład. No, ale patrz, dokręca mi w ogóle ten, cały czas się dokręca, tak jakby. W ogóle nie ma oporu. To już przyrykło. No? Nie. Tak cichutko pstrykło, no. Bo jak masz małą moc, to ci cicho pstryka. Tylko czujesz, że ci pstryka, o. Ano. Ano. Patrzcie, guys, tutaj. Nowy filtr. Taki powiew świeżości, że fix. Uwaga! Fura została przygotowana do jazdy. Co prawda jest... Uwaga! Noc. O co chodzi? Aha, czekaj, wężyk nie jest podłączony. Jezu, ile ty przeklinasz. Dobrze, że tego nie montuję. Ja bym brał od każdego przekleństwa piątkę więcej. No, zamontaż. Piątka, piątka, piątka. Mordeczki, nie uwierzycie w to, ale przyjechaliśmy specjalnie do Warszawy, do tego oto lasku, żeby Spider mógł przetestować adapter, który założyliśmy. I nowe, ale... i nowe sprzęgło, już, nowe tarczki sprzęgła. Za wysoko trochę sprzęgło. Tak? No. Takie luźne? No. Nie podokręcane jeszcze nic, a ja mam testować. Ty jesteś kaskaderem. No. A masz nowe sprzęgło już czy nie? Tak, już jest tak. No tak. Nowe sprzęgło, a pompa tak. Stara jeszcze, nie? No to pompa stara. Ale będzie przypał, jak to zaraz się odkręci w trakcie jazdy. I będzie ciekawe. Największa zagwozdka na dzisiaj. Zrobić, żeby to dobrze było ustawione, nie? Nie będzie dobrze ustawione, to nie będzie można dobrze klikać. Jak nie będzie można dobrze klikać, to nie będzie się dobrze jeździć. Zahacza, kurde, widzisz, ta spiralka zahacza. Jeszcze dalej trzeba, weź odkręć. Jaki jest problem? Problem jest taki, że generalnie pompa, żeby dobrze działała, musi się wszystko fajnie mijać. Klamka sprzęgła musi się mijać z naszą pompą hamulca. No. A w tym przypadku regulacja od pompy sprzęgła zahacza nam o przewód od zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego drugiej pompy. Zrobiło nam się przetarcie, trzeba będzie to wymienić, bo nam będzie zwyczajnie uciekał płyn i z czasem może się pompa zapowietrzyć. Natomiast tutaj jest też tak to zrobione, że pompa hamulca jest dana przed pompę sprzęgła, a powinno być na odwrót. Tylko żeby to zrobić, trzeba delikatnie przyszlifować w paru miejscach. Ale to nie jest prosta, nie jest to trudna czynność, żeby to zrobić. Także trzeba będzie to zamienić na pewno. A dzisiaj zobaczymy, czy sama pompa razem z zaciskiem dobrze działa. Tą pompę mam daną tutaj, na krawędź gięcia kierownicy. A pompę sprzęgła mam przesuniętą tu i wsadzoną pomiędzy, tak jakby ta pompa wchodzi tutaj, pomiędzy tą szczelinę, między tą pompą a kierownicą. I to nam daje dwie rzeczy. Daje nam taką rzecz, że możemy sobie założyć krótką klamkę sprzęgła i jak ją naciskamy, możemy ją klikać jednym palcem. A druga sprawa jest taka, że tą pompę z długą dźwignią mamy bardziej z prawej strony, przez to też możemy jednym palcem klikać na samym końcu tej dźwigni. Mamy najlepszą dźwignię wtedy, nie? I co, teraz akceptujesz? No, myślę, że jest ok, zaraz zobaczymy. Tylko kask mi dajcie jakiś. Kamerę. To
coś już zauważyłeś? Na pewno trzeba sprzęgło naprawić, bo ciągnie sprzęgło. Serio? Tak, tylko nie wiem, czy przez to, że jest niewyregulowane tutaj na takich stopniach, bo jest taka nakładka ze stopniami. Są trzy stopnie. My daliśmy na drugie. Na środku. Nie wiem, to trzeba zerknąć na to i albo przez to, że może trzeba dać wyżej albo niżej, albo przez to, że pompa nie działa w pełnym zakresie teraz, że nie mogę do końca klamki wcisnąć, no. Ale to wątpię. Albo płyn jest jeszcze chujowy w tym, chociaż nie wymienialiście płynu w pompie w sprzęgłach. Nie. To może płyn i może jest zapowietrzona i może przez to ciągnąć trochę też. Trzeba by zobaczyć. Czyli nadal ciągnie. Ej, to jest nadal, robi wrażenie ogólnie, muszę wam powiedzieć. Chyba działa handbrake, skoro tak sobie robi pomp. On ma ze 3 metry na tym motocyklu. A teraz patrz na porównanie do Wiktora teraz. Generalnie handbrake działa zajebiście. To tak? Mówię, wszystko, tylko boję się o siebie trochę, bo ślizgają mi się buty na kanapie strasznie. Czuję, że jak z wyższy pion złapałem, to mi się but zaślizgiwał, nie? Działa, tylko i tak ja bym zmienił ustawienie, czyli bo zobacz, teraz? Ja to klikam tutaj, nie? A tak jak ja mam ustawione, to dalej palec mam w tym całym miejscu, tylko naciskam tutaj klamkę, więc dwa razy mniejszą siłę do tego używam, nie? Więc potencjalnie dwa razy mocniej możesz wcisnąć ten hamulec awaryjnie, jakbyś go miała tutaj, nie? Sprzęgło już działa normalnie, tak? Tak, tylko trzeba je sobie dobrze wyregulować, w sensie to pokrętło, bo ono się od wibracji przekręca, nie? Więc może być taka sytuacja, że będziesz jeździć i ono ci zacznie ciągnąć i nie kapniesz się, że ci ciągnie dlatego, że się odkręciła po prostu ta śruba. Aha. I dużo ludzi tą śrubę daje po prostu na klej do gwintów, nie? Żeby ustawiało sobie taką regulację, jaka ma być i zaklejają tą śrubę, żeby ona się od wibracji nie odkręcała, ale to lepiej tak nie robić, tylko co jakiś czas sobie zerknąć po prostu, nie? No i generalnie musicie drugą gumę kupić o to, żeby mieć, bo ta jest przetarta i będzie ciekło z niej, nie? No. Tylko to musi być guma EPDM. EPDM się ta mieszanka nazywa, nie? No. Guma. I każda inna będzie się pocić, nie? Więc tu nawet na tej pisze jest napisane EPDM. To weź jeszcze odpal i daj jedynkę, żeby pokazać, jak działa teraz to sprzęgło. Puszcza, ciągnie dopiero tutaj, nie? No. Czytałem końcu, więc dobrze, wysoko. On jedzie, jedzie. Wcześniej ciągnęło cały czas, ale to nagrałam, więc tam wrócisz. Trzeba montować mokre. Bo my mieliśmy stary tak mokre, że chłopie zostawić na 3 dni, no. Że później przekładek nie dało się rozłączyć, bo się chłopie skleiły. No właśnie, no bo to trzeba wrzucić tarcze i przekładki do oleju, nie? No były właśnie. Tarcze muszą nasiągnąć głównie tym olejem, no to spoko. Tu chodzi o to bardziej. A ty ile trzymasz je przed założeniem? Ja nie zmieniałem jeszcze, ale w tamtym motocyklu to nie wiem, ze 6 czy 3 godziny, nie pamiętam. A no. To coś takiego. Tak, ale to wiesz, to ile byś nie zanurzył, one mają po prostu tym nasiąknąć troszeczkę. No wiem. To nasiąkają dosyć szybko, a tam ludzie różnie to robią, nie? No. Ale myślę, że to, że leżał 3 dni nic... Nie, no czemu? One cały czas leżą w oleju, nie? No, tylko chodzi o to, żeby nie zakładać suchych, no. Bo jak założysz suche i zacznie pracować, to ci olej nie wejdzie tak, w nie tak dobrze, no. Tak jakby leżały w nim, bo olej cały czas pracuje, nie? I muszą nasiągnąć po prostu, żeby się nie spaliły. Czyli trzeba jeszcze zmienić olej, zmienić przewód. Zmienić olej, zobaczyć jak to działa i przede wszystkim założyć pompę 9 i zalać nowy płyn i wtedy będziesz miała 100% tak jakby wiesz. Porównanie, że nic w układzie sprzęgłowym nie jest zjebane, nie? 150% normy. Przejedziesz się na moim motocyklu kiedyś, to zobaczysz jeszcze, jakie jest porównanie, nie? Inaczej. No, tylko chodzi o to, że on mi kiedyś nie ciągnął. No to widzisz, ale to może przez to też parę razy spaliłaś to sprzęgło, pewnie jak gumę paliłaś parę razy. No tak, no ale teraz już zostało wymienione i nadal... Mi się wydaje, że teraz mówię ci, teraz nie ciągnie, bo jak ustawisz klamkę odpowiednio, a druga sprawa jest pompa niezmiana i płyn niezmieniany. No. Na 100% tu jest syf też, nie? Dawnie tak. No. Bo to godzin, do jeszcze w lesie był jeżdżony. No, znaczy ja też już 100 zrobiłem i mi się nic nie dzieje, ale ja tak jakby nie paliłem sprzęgła, tak, nie musiałem, no. Może dlatego. Chociaż to też, jak palisz tu sprzęgło, to nie ma większego znaczenia w tym elemencie, bo tu jest oddzielny płyn, to się nie grzeje, nie? No. Tu jest, oto jest ten wysprzęglik cały, nie? Tutaj się często syf zbiera i jak się ten płyn zasyfi, to się zapowietrzy. To popychadełko dobrze nie działa, które tu jest w środku. Wiesz, ja to już przerobiłem w każdym możliwym motocyklu, który ma hydrauliczne sprzęgło, więc wiem o czym mówię. Tak? Czyli w każdym austriackim. No i Husqvarna też. No, czyli ale ta Husqvarna włoska jeszcze, która była, nie? Ona miała też hydrauliczny? Tak, miała Magura.
O, no. Taką jak stare KTM-y. Potwierdzam działanie tej pompy. Ustawienie. Ustawienie jest do poprawy, ale to już myślę mniej. Pierwsze telefonicznie teraz cię sprowadzili. Tak, tak. Okej, to wszystko będzie teraz... w tym filmie. To wszystko jest w tym filmie, ta cała rozmowa. Teraz dojechaliśmy aż do Warszawy, żeby to sprawdził. Także widzowie, przeminęliśmy przez dwa miesiące, miesiąc chyba. Miesiąc sporów i rozstrzygań, jak to zamocować, żeby było dobrze. Jest zamocowane i działa. Dobrze nie jest, ale będzie dobrze kiedyś. Naprawimy na pewno.